Zaczynamy. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta Lubiąga pana Witolda Wróblewskiego. Zgodnie z zapowiedzią dziś dwa ważne dla mieszkańców tematy. Pierwszy temat dotyczący nowego układu komunikacyjnego w związku z zakończoną inwestycją budowy torowiska w ulicy Kraterowackiego i 12 lutego. Drugi temat, organizacja komunikacji w okresie Wszystkich Świętych. W dzisiejszej konferencji wraz z prezydentem uczestniczy wiceprezydent pan Janusz Nowak oraz dyrektorzy lubiąskich spółek pan Kazimierz Zbigniew Orzech, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej oraz pan Andrzej Sawicki, dyrektor spółki Tramwaje Lubiąskie. Rozpoczynamy od pierwszego tematu, zakończenie inwestycji nowych linii tramwajowych. Oddaję głos panu prezydentowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli mówimy o nowych liniach tramwajowych, to związane jest to z ukończeniem inwestycji, która w tym roku była realizowana. 30 września zgodnie z umową firma ZUE zakończyła budowę linii tramwajowej w ulicy 12 lutego. Aktualnie trwają prace odbiorowe. Przypomnę, że inwestycja ta jest kontynuacją już wcześniej zakładanej inwestycji modernizacji ulicy 504, czyli 12 lutego. I wprowadzenie tej linii spowodowało, że umożliwia to zmodyfikowanie komunikacji tramwajowej i autobusowej, o której później też powiedzą panowie dyrektorzy. W ramach przebudowy ulicy 12 lutego powstało 900 metrów nowej linii tramwajowej. Wybudowano 4 perony przystankowe i przebudowano skrzyżowania zarówno przy ulicy Grota Roweckiego, jak i przy Nowowiejskiej, które umożliwiały połączenie tych linii tramwajowych. Cała inwestycja to ponad 10 milionów złotych, przy czym około 7,5 miliona złotych to są pieniądze z regionalnego programu operacyjnego. Są to pieniądze Unii Europejskiej, które pozwoliły nam w ramach programu ZIPIS na zrealizowanie tego zadania. Chcę powiedzieć, że te założenia, o których mówiliśmy, a przede wszystkim skrócenie połączenia drogą, linią tramwajową, połączenia dzielnic północnych z dworcem, dzięki temu umożliwimy skrócenie przejazdu w tej komunikacji około 4 minuty. To też powoduje, że komunikacja tramwajowa w tym momencie ma szansę być konkurencyjna w stosunku do połączeń autobusowych. I 9 listopada zakładamy już po Wszystkich Świętych, po tym wzmożonym ruchu związanym ze świętem Wszystkich Świętych. 9 chcemy uruchomić linie nowe i od 10 listopada będą funkcjonowały już nowe rozkłady jazdy, zarówno w linii numer 4, 5, nowej trasy linii numer 9. Na ten temat później panowie dyrektorzy przedstawią szczegółowe informacje. Ja chcę powiedzieć, że inwestycja ta pozwala na zakończenie już tej modyfikacji trasy komunikacyjnej i to jest pierwszy etap, który był konsultowany z mieszkańcami, w jaki sposób poukładać połączenia i rozkłady jazdy. Wiemy, że są podpisane umowy z autobusami wieloletnie w wyniku przeprowadzonych przetargów.
i będziemy sukcesywnie przekształcali komunikację tak, aby głównym środkiem transportowym był tramwaj, natomiast autobus przychodził do roli uzupełniającej. W wyniku tych zadań zaczyna to być już możliwe i będzie do realizacji. To jeśli chodzi o ten temat, myślę, że na tyle. Czy pan prezydent coś chciał dodać jeszcze? To może poproszę panów dyrektorów o przedstawienie, a później przejdziemy do wszystkich świętych, o przedstawienie nowych rozkładów, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o linię tramwajową i generalnie dziewiątkę, bo to jest największy zakres zmian rozkładów. Dziękuję. Przygotowując się do zaprojektowania nowego układu komunikacyjnego po wybudowaniu tego nowego odcinka linii tramwajowej, przygotowaliśmy, zorganizowaliśmy specjalną sondę, która trwała ponad miesiąc, jak również uruchomiliśmy pewne punkty zbierania informacji od mieszkańców w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Czerwonego Krzyża, a także drogą elektroniczną i drogą papierową, również w formie papierowej przyjmowaliśmy pewne uwagi od mieszkańców w okresie, no w sumie to było prawie 3 miesiące. I na podstawie tych zbieranych informacji zaproponowaliśmy rozwiązanie, które w pewnym sensie jest kompromisem pomiędzy tak zwanym wariantem pierwszym a wariantem trzecim. Wariant pierwszy generalnie, żeby nie wchodząc już w jakieś szczegóły, sprowadza się do przeprowadzenia linii numer 4 i linii numer 5 nowym odcinkiem. Natomiast w wariancie numer 3, linia numer 5 miała jeździć tak jak przedtem, to znaczy miała obsługiwać też dość ważny węzeł przy placu Słowiańskim. W głosowaniu sondażowym udział wzięło ponad 1600 osób. Myślę, że to już taka dosyć pokaźna próbka statystyczna. No i wygrał wariant pierwszy. Dlatego też, no, zachowując tutaj szacunek do osób, które głosowały, przyjęliśmy jako podstawowy wariant pierwszy, czyli reasumując, linia numer 4 i linia numer 5 będą przemieszczały się przez nowy odcinek. Ale to nie jedyna zmiana. Wzmacniamy linię numer 4 poprzez dodatkowe kursy w godzinach popołudniowo-wieczornych. No i oczywiście to, o czym pan prezydent mówił, to uzyskujemy tę dodatkową wartość, że możemy się z tak zwanych naszych sypialni północnych, to znaczy i Nadjaru, i częściowo też, bo relatywnie nie jest to taka duża odległość z pewnych dzielnic Zawady, przemieszczać się do południowych części miasta, również do dworca, a także do miasteczka szkolnego, no, po prostu szybciej. Zachowując również tutaj troskę o tych mieszkańców, którzy głosowali, bo ta różnica pomiędzy wariantem pierwszym a trzecim była relatywnie nieduża i dominowały również takie głosy, żeby zachować, przynajmniej no, nie pogarszać linii numer 9, więc staraliśmy się popełnić taki kompromis. Linia numer 9 będzie jeździć, a jednocześnie, ponieważ piątka już nie będzie jeździła przez Plac Słowiański, dlatego też nastąpiło przetrasowanie linii numer 9, która po prostu będzie mieszkańców dowoziła, którzy tego potrzebują, do pętli przesiadkowej przy Placu Słowiańskim. To są te zasadnicze, najważniejsze, istotne zmiany, które wprowadzimy od rana 10 listopada. No oczywiście z dużym wyprzedzeniem będziemy praktycznie już od jutra informować mieszkańców przy pomocy wszelkich kanałów dostępnych, jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o rozkłady jazdy, jeśli chodzi zaś o kwestie inne techniczne i tak dalej. No jak będą dodatkowe pytania, to bardzo proszę. Już są to. Czyli dziewiątka będzie przez Plac Słowiański, tak?
Jaka jest dokładna trasa? Że przejdziemy do pytań później jeszcze po tych obydwu. Mapka jest tak, że będzie można tę mapkę wykorzystać i będzie można nawet później w Państwa publikacjach też zamieścić. Przechodzimy w takim razie do drugiego tematu organizacji komunikacji w okresie Wszystkich Świętych. Dzisiaj dwa tematy związane z komunikacją. Drugi temat 1 listopada, jak zawsze, jest specjalnie dedykowana komunikacja na okres Wszystkich Świętych. I tu chcę powiedzieć, że to już Państwo wiecie, ale też prośba o przekazanie na mój wniosek do Rady odnośnie wprowadzenia darmowej komunikacji. Rada podjęła tę uchwałę 1 listopada. Nieodpłatnie mieszkańcy mogą podróżować komunikacją miejską. Chcę zachęcić też do tego, żeby jadąc na cmentarze, czy na Agricola, czy Dębica, korzystać z komunikacji miejskiej. Mamy w tym roku troszeczkę jeszcze inaczej zorganizowaną komunikację. Za chwilę o tym powie też Pan Prezydent Jarosława. Myślę, że trzeba tu powiedzieć o tym, że w związku z tym, że tak jak w ubiegłych latach uruchamialiśmy parkingi zielone, które na trawie mogły przyjmować ileś tam samochodów osobowych. W tym roku ten grunt jest bardzo nasiąknięty i takiej możliwości nie będzie. Dlatego zachęcamy, żeby korzystać z komunikacji zbiorowej, dojeżdżać autobusem. Natomiast zachęcamy również do skorzystania z komunikacji. Dodatkowo zostanie uruchomiona linia z parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej, przy hali widowisko-sportowej i budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. I stamtąd będzie linia zapewniająca dojazd do cmentarza Dębica. Będzie można, jeżeli ktoś będzie chciał dojechać, zostawić samochód na parkingu właśnie w tej lokalizacji i przemieścić się autobusem na cmentarz Dębica, wrócić z powrotem i przesiąść się z powrotem do swojego samochodu. Komunikacja będzie już dodatkowa od praktycznie 27. Bo zakładamy wzmożony ruch związany ze sprzątaniem na cmentarzu, ale tu już o te szczegółowe informacje poproszę Pana Prezydenta i Pana Dyrektora. Tak jak to było w latach ubiegłych, Święto Wszystkich Świętych będzie powodowało nową organizację ruchu drogowego i utrudnienia, szczególnie dla posiadaczy pojazdów. Tak, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny Agricola, to od 31 października, czyli od wtorku od godziny 23 do środy, czyli 1 listopada do godziny 22, ulica Agricola będzie całkowicie zamknięta. Wjazd będą miały tylko pojazdy Zarządu Zieleni Miejskiej, Śląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i firmy Cleaner. Także będą mogły wjeżdżać osoby, które będą handlowały kwiatami i zniczami, ale za okazaniem specjalnej przepustki, która będzie wydawana przez Departament Zarządu Dróg. Jeżeli chodzi o cmentarz przy ulicy Agricola, to będzie ograniczenie również w tym samym czasie, czyli od wtorku 23 do środy 22, ograniczenie na ulicy Chrobrego i na odcinku od ulicy Sztumskiej do Grudziąckiej, to jest od ronda w kierunku Góry Chrobrego, będzie możliwość, będzie to ulica tylko jednokierunkowa z możliwością parkowania pojazdów po lewej stronie. Ale ponieważ będzie to ograniczona ilość tych miejsc, to tak jak Pan Prezydent mówił, zachęcamy do tego, aby korzystać jeden ze środków komunikacji miejskiej. Ulica Tczewska od ulicy Chrobrego w tym czasie, czyli od wtorku 23 do środy 22, będzie ulicą całkowicie nieprzejezdną. Natomiast na ulicach Wspólnej, Kościuszki, od wieżowców aż do ulicy Toruńskiej, Sienkiewicza,
będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się i będzie tam znak z tabliczką T24, która wskazuje, że pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt właściciela. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe w obrębie cmentarza Agricola, to mamy cmentarz, to mamy parking z wjazdem od ulicy Kościuszki. Tam jest wjazd i wyjazd jednokierunkowy, to w znakomity sposób ułatwi komunikację. I tak jak już mówiłem, na ulicy Chrobrego, na odcinku od Sztumskiej do Grudziąckiej, na jezdni będzie wyznaczony po jednej stronie tymczasowe miejsca parkowania. Chcę poinformować również, że jeżeli chodzi o ulicę Agricola, to w dniach od 28 do 31 października będzie handel okolicznościowy, zresztą jak co roku. Tyle tylko, że będzie on obsługiwany tylko i wyłącznie z chodnika, natomiast przy drogach, przy ulicy będą ustawione barierki, tak aby w tym czasie nie było problemów z komunikacją samochodową. Jeżeli chodzi o cmentarz przy ulicy Dębica, to podobnie jak na ulicy Agricola, cmentarzu przy ulicy Agricola, od wtorku 23 do środy do godziny 22 ruch na ulicy Męczyckiej na odcinku od skrzyżowania Grodgera z Rawską do Starej Dębicy będzie zamknięty całkowicie. Udostępniony będzie tylko i wyłącznie dla autobusów komunikacji zbiorowej, w tym połączenia z parkingu, o którym mówił Pan Prezydent, przy Wyższej Szkole Zawodowej czy sali sportowej. Stamtąd będą te odjeżdżały autobusy, ale również dla taksówek z pasażerami, służb miejskich, podobnie jak na Agricola, czyli Zarząd Zieleni Miejskiej, Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Klinem, pojazdów zaopatrzenia, stanowisk handlowych, oczywiście mieszkańców, którzy będą dojeżdżali do swojej posesji albo do swoich miejsc pracy, i dla pojazdów prowadzonych lub przewożących osoby niepełnosprawne. Jeżeli chodzi o pojazdy osobowe, to pojazdy będą wpuszczane w ilości regulowanej przez policję. A również w dniach od 28 do 29 października oraz 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Bema, Saperów, Grodgera, Grunwaldzka będą wyłączone i ruchem będą, najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, bo będzie taka potrzeba, ruchem będzie kierowała policja. Jeżeli chodzi o wyznaczone miejsca parkowania, to oprócz tych, o których mówił prezydent, na ulicy Łęczyckiej, na tymczasowo wyznaczonym odcinku będzie można parkować, to jest dojazd ten od drogi 22, od Stagniewa, a także parkingi przy obu kaplicach będą udostępnione. I to, co powiedział prezydent, w związku z dużym nawodnieniem tych terenów zielonych, nie będzie możliwości parkowania samochodów osobowych wzorem lat ubiegłych na tych miejscach. Jeżeli chodzi o komunikację zbiorową, to jeśli można, poprosiłbym. Przedstawimy te podsłuchy. Ja Państwu przekażę kilka zasadniczych informacji na temat komunikacji 1 listopada i około 1 listopada. Natomiast szczegółowe informacje przekażemy Państwu bezpośrednio drogą mailową z taką prośbą o w miarę tak zwane gęste informowanie naszych mieszkańców. A więc tak, tradycyjnie jak każdego roku komunikacja już wyprzedzająco, praktycznie od weekendu, będzie wzmacniana dodatkową komunikacją autobusową. To będzie co najmniej 7 dodatkowych autobusów, a w poniedziałek, wtorek i czwartek 10 dodatkowych autobusów. W środę 1 listopada w okolice cmentarzy jeździć będzie 76 autobusów. No i taka zasada, która zawsze obowiązywała, do tego się mieszkańcy też przyzwyczaili. Autobusy dojeżdżające do Dębicy mają oznakowanie literowe i cyfrowe. Jeśli chodzi o oznakowanie literowe, to dotyczy tych autobusów, które będą dojeżdżać do dolnej pętli, a cyfrowo oznaczamy autobusy, które jeżdżą do
górnej pętli. No i tutaj chciałem jeszcze może zaakcentować to, o czym już panowie prezydenci mówili, ale to jest pewna nowość w tym roku, a mianowicie duży przestronny parking przy PWSZ, który będzie takim parkingiem rotacyjnym, można powiedzieć, szczególnie dla mieszkańców przyjeżdżających z zewnątrz do Elbląga, jak również dla tych, którzy się, mówiąc kolokwialnie, zapędzą w kierunku ulicy Łęczyckiej, no i tam nie będą mogli wjechać, więc będzie można te samochody przekierować właśnie na ten parking. I tam będą autobusy oznaczone literą K i cyfrą 41 właśnie rozwożące do tych cmentarzy Górnej Dębicy i Dolnej Dębicy. Szczegółowo ta pętla będzie zorganizowana na ten dzień przed głównym wejściem do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tam, gdzie jest taki mały parking, ten autobus tam będzie wjeżdżał, zawracał. Ruch tych autobusów będzie kierowany przez policję, tak żeby tam nie było żadnych kolizji. No i jeszcze jedna nowa rzecz, o której chciałem wspomnieć. Każdego roku naszą komunikację miejską organizowaną przez ZKM wspomagała komunikacja prywatna. Państwo, którzy jeżdżą każdego roku na Dębicę i widzą te autobusy, one były oznakowane często literą P. Komunikacja prywatna, która przede wszystkim przemieszczała się na odcinku Dworzec Dębica. Z różnych względów, być może między innymi z tego względu, że tutaj to, czy pan prezydent już mówił, komunikacja będzie darmowa w dniu 1 listopada. Przewoźnicy prywatni nie wyrazili specjalnej chęci wozić, w związku z tym, chyba że ktoś się pojawi, no to też my nie możemy ich zakazać, dlatego też po prostu trzeba mieć taką świadomość, że być może ktoś tam się pojawi, ale no, na dzień dzisiejszy takich deklaracji nie mamy, ale żeby ten, mówiąc też, ubytek zapełnić, uruchomimy dodatkową linię, która będzie oznaczona literą D. To będą autobusy, które będą przewozić mieszkańców właśnie od dworca, przemieszczając ulicą Bema Mickiewicza na Dębicę i z powrotem. Także to są te takie nowsze elementy. No i to chyba wszystko. Szczegółowe informacje, a właściwie rozkłady jazdy, jak to ma funkcjonować, to Państwu będziemy przesyłać, tak jak wspomniałem wcześniej, drogą mailową z prośbą rozpowszechnienia. Te dzisiejsze informacje z konferencji też zaraz Państwo dostaną drogą mailową, łącznie ze schematami. Teraz czas dla Państwa na pytania. Jaka jest strata dziewiątki po tej zmianie, taka dokładna, jak Pani To może nawet o, mamy tą dynamiczną taką. Kierownik działu zarządzania komunikacją, zarządzania komunikacji miejskiej. Trasa dziewiątki nie będzie się specjalnie różnić od tego, co jest w tej chwili. Ona będzie jeździć z Odrodzenia, ulicą Odrodzenia, Pułkownika Dąbka, aż do skrzyżowania z ulicą Teatralną, następnie Teatralną w prawo, Robotniczą przez Plac Słowiański, Rycerską do Tysiąclecia i dalej, tak jak siódemka, do dworca. Więc na obu kierunkach w tą samą stronę. No i oczywiście te kursy, które w chwili obecnej obsługują Elbląski Park Technologiczny, pozostają i będą dalej jeździć. Może pokażemy zmianę, znaczy jak jeździła, jak jeździ dotychczas dziewiątka. Państwo, jak pamiętają, poprzednio ona jeździła do Teatralnej tak samo, a tutaj ciągiem 12 lutego i Hetmańską. Trasa nieznacznie się może wydłuża, ale dzięki temu obsługuje Plac Słowiański. Jest to no, nowe połączenie, nie było takiego połączenia z Odrodzenia do Placu Słowiańskiego. Bo jeszcze taka koncepcja, żeby jakiś autobus w pewnej linii zahaczał o Dolinkę, żeby dowozić tam mieszkańców. Coś w tej sprawie będzie? Może ja powiem tak. Układ komunikacyjny wynika właśnie z tych prób sondażowych. Mamy zaplanowane takie dosyć duże badania potoków pasażerskich w przyszłym roku. Mam nadzieję, że uda nam je się zrobić. Ostatnie były w 2015 roku, więc trochę czasu już minęło.
i na podstawie wyników tych badań będziemy się przymierzać do pewnych zmian, do pewnego przekierowania komunikacji w zależności po pierwsze od tych wyników tych badań. Będziemy zbierać te doświadczenia po prostu po uruchomieniu tego układu komunikacyjnego. Mamy na uwadze również Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Być może to wymaga większego przetrasowania też innych linii. Tego nie można zrobić takim po prostu jednym ruchem, żeby jakąś linię wydłużyć i tak dalej, dlatego że tu się poprawi, tam się pogorszy, w związku z tym to wymaga pewnych prac studialnych, także być może na końcówkę przyszłego roku lub rok 19 przygotujemy, powiem więcej, nawet być może takie bardziej rewolucyjne zmiany idące w tym kierunku, o których Pan Prezydent mówił, żeby jeszcze bardziej właśnie dociążyć tramwaje, a troszeczkę inaczej zorganizować komunikację autobusową, ale to wymaga czasu. Ja właśnie zupełnie, że Państwa umowy mamy, tak jak mówiłem, wieloletnie. Podpisane z poszczególnymi przewoźnikami. Tam są zastrzeżenia co do aneksowania, ale nie w takim zakresie, że po przetargu teraz wprowadzimy zupełnie inne połączenia komunikacyjne. To trzeba przygotować. I tak jak powiedziałem, naszym priorytetem będzie tramwaj i ustawienie rozkładu w tą stronę, żeby tramwaj był głównym środkiem transportu, autobusy tak zwane uzupełnieniem tego środka komunikacji, ale to trzeba poprzedzić pewnymi działaniami, na które nam też pozwala umowa, bo umowa zawarta z przewoźnikiem na czas określony zobowiązuje też nas jako organizatora do przestrzegania tych zapisów. Mówiliście Panowie, że od 10 będzie nowy rozkład w pomianach tramwajowych, ale otwarcie linii 9, czyli 9 coś się będzie działo takiego wyjątkowego? Będzie otwarcie linii, będzie autobus specjalny, ale to na ten temat myślę, że jeszcze zrobimy osobną konferencję i Państwu przekażemy informacje. Będzie specjalnie jeździł tramwaj, ale to zostawiamy jeszcze na osobne spotkanie, żeby na ten temat mówić. 9 jest otwarcie oficjalne, tak powiem. Natomiast od 10 zrobiliśmy to też już po wszystkich świętych, dlatego że jeszcze przed wszystkimi świętymi znowu następne zmiany. To by było w kółko, można powiedzieć, zamieszanie, jak te tramwaje czy autobusy będą jeździć. Także tutaj myślę, że przekażemy szczegółowe informacje. Dziewiątek będzie mniej? W związku z tym urzędzie jeździły? Nie, 9 będą jeździć normalnie. Będzie dziewiątki. Aha, zrozumiałem 9. Nie, zmienia 9 jeździła. Ona miała tak z naszego, tak, ale też dość luźny rozkład z dość długimi postojami, także te nieznaczne wydłużenie trasy absolutnie nie spowoduje zmniejszenia liczby pojazdów. Ja tu jednym zdaniem jeszcze może uzupełnię odpowiedź na to pytanie. 9 mamy otwarcie, 10 od samego rana, czyli praktycznie od godziny 4. Komunikacja funkcjonuje już według tych nowych rozkładów. Rozważaliśmy nawet taki wariant, żeby to w ciągu dnia zrobić, ale doszliśmy do wniosku, że to byłoby bardzo kłopotliwe i bardzo niewygodne dla mieszkańców. No wyobraźmy sobie, ktoś rano po prostu w innym rozkładzie wyjeżdża do pracy czy do szkoły, a musi wrócić w innym rozkładzie. Dlatego też wydaje nam się, że takie uruchomienie po prostu w ciągu całego dnia na nowo od 4 rano w czwartek 10 jest najlepsze. 10 poświęcimy na promocję nowych linii. Będą atrakcje też dla mieszkańców, Tylko będzie otwarcie, a już potem 10 normalne życie. Tak, 9 świętujemy, a 10 już do pracy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to... Ale chciałam jeszcze skończyć z tej zobecności panów i podpytać się o sytuację w tramwajach elbląskich, jak wygląda, czy nadal trwa proces zbiorowy, czy być może już pod wyświetleniem trafiła do pracowników. W tramwajach elbląskich zostały przeprowadzone rozmowy z stroną związkową. Doszliśmy do pewnego porozumienia. Na to chwilę jest ta
zablokowany z powodu. Ale proces spór zbiorowy został zawieszony, czy? Zawieszony. Jeżeli to wszystko, to dziękujemy bardzo serdecznie. Tak jak informowaliśmy, materiały wszystkie.